Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Łapigus. To jest droga krajowa numer 76, odcinek Łuków, Stoczek Łukowski. I tutaj od wielu lat mieszkańcy oczekują chodnika, ciągu pieszo-rowerowego. Takiej infrastruktury, która pozwoli bezpiecznie przemieszczać się pieszo na rowerach do swoich posesji. Tutaj, jak widzimy, jest to bardzo potrzebne, bo ten ruch jest dosyć spory, a droga o dużym natężeniu i ci mieszkańcy, ci użytkownicy nie mają gdzie się tak jakby schronić. Proszę Państwa, wczoraj odbyliśmy takie spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Łukowskiego, w którym uczestniczył starosta łukowski, burmistrz Łukowa, wójt gminy Łuków i rozmawialiśmy o właśnie o tej inwestycji. Wybudowalibyśmy generalna dyrekcja, ciąg, chodnik, czy chodnik i ciąg pieszo-rowerowy tutaj na odcinku od Torów w Łukowie do praktycznie do Sięciaszki. Do tego chodnika, który zaczyna się w miejscowości Sięciaszka, praktycznie tutaj jak jest zjazd na miejscowość Zalesie, żeby to połączyć. I szanowni Państwo, tutaj samorządowcy są wspólnie jednakowego zdania, że to powinien być ciąg pieszo-rowerowy. Tutaj, szanowni Państwo, pojawia nam się przede wszystkim jeden podstawowy problem, który polega na tym, że jest mało pasa drogowego po tej stronie właśnie, gdzie to miałoby powstać. Trzeba by było te płoty przesuwać, ale szanowni Państwo, też są w tam dalszej części drogi takie miejsca, gdzie około 4 domy, 4 budynki praktycznie wtedy wchodzą w ten jakby w przyszłości ten zajęty pas, taki dosyć szeroki pod ścieżkę, pod ciąg pieszo-rowerowy. Więc też no, nie chciałbym, żeby to wywołało jakąś falę takich niepokoi społecznych, bo te odwołania, które mogłyby się pojawić, wtedy zatrzymają nam tę inwestycję i wtedy jej nie zrobimy. A chcę przypomnieć, że ponad 2,5 km, bo tak będzie do Sięciaszki, Generalna Dyrekcja chciałaby wykonać do końca 2025 roku, więc tego czasu też nie jest za dużo na to, żeby przygotować inwestycje, stworzyć plan inwestycyjny, zawnioskować do Generalnego Dyrektora w Warszawie, uzyskać zgodę i finansowanie na to, a inwestycja kilkunastu milionowa i przystąpić do wykonania projektu budowlanego, wszystkich pozwoleń, zgód, później ogłoszenia przetargu. To nie jest wcale dużo czasu na takie zadanie. Więc tutaj każdy miesiąc jest bardzo ważny i też chcielibyśmy to robić z mieszkańcami, żebyście Państwo właśnie też byli z tego zadowoleni, bo to ma przede wszystkim Wam służyć.